No witajcie małe iskariotki. Wiem, że nie było mnie trochę i nic nie było publikowane, ale no obowiązki oraz u Eli nic się nie działo, wszystko do pewnego czasu. W skrócie. Jak każdy już wie, Ela była na dołku i karmili ją suchym chlebem i wodą, prowiant jak dla konia. Elka po tym jak dostała ataku pierdolniętej głowy, straciła dziecko. Tak dokładnie Marysia została zabrana. Powstał nowy hashtag Free Marysia. Teraz przejdziemy szybko do sekcji obrazkowej oraz tego jak Ela była. Dla tych co nie chcą czytać, ja wam poczytam. Jazda, oryginalna pisownia. Drodzy widzowie, czytelnicy i internetowi obserwatorzy. Mamy bardzo poważne problemy i ogromne zmartwienia. Potrzebuję waszej pomocy i rady. Zwracam się teraz do osób, które mnie lubią. Byłam w areszcie przez ostatnie 2 doby. Wróciłam do domu dopiero niedawno. Zatrzymano mnie 3 dni temu, 22.11 bieżącego roku we wtorek około godziny 22.00. Wypuszczono mnie z aresztu wczoraj około godziny 14.00. Policja źle mnie potraktowała. Jak przestępcę. Pobyt na komendzie i w areszcie był dla mnie straszny. Zarzuca mi się, że moja praca YouTuberki wyklucza opiekę nad moją córką. Postawiono mi zarzut publicznego namawiania do zabójstwa mnie i córki w internecie, to nieprawda, lub inne absurdalne zarzuty. Zabrano mi cały sprzęt, na którym pracuję. Zabrano mi 2 telefony, 3 komputery, 2 dyski twarde i kamerę. Nie mam sprzętu, danych, tekstów, zdjęć i filmów, żeby się teraz bronić, pracować ani tworzyć i być YouTuberką. Zabrano mi córkę razy 23.11, w środę po południu, zabrano moją córkę ze szkoły do ośrodka opiekuńczego, gdzie ma bardzo surowe warunki. Wczesne wstawanie, zakaz snu w ciągu dnia, dużo obowiązków. Nie wiem jakie są szanse na jej powrót do mnie. Szanse na jej wyjście z ośrodka do kogoś z rodziny też stoją pod znakiem zapytania. Moje dziecko być może spędzi grudzień i styczeń w domu dziecka i chcą ją przepisać do innej szkoły. Co zrobić, żeby tego uniknąć? Błagam was kochani fani o radę, więcej napiszę wam jutro. Muszę poruszyć całą Polskę, a może i świat, żeby odzyskać córkę, żeby Marysia mogła wrócić choćby do mojej matki, brata czy swojego taty. Muszę jak najszybciej odzyskać telefony, komputery i dyski, bo nie mogę się teraz bronić, walczyć z hejtem ani pracować. Jeśli przestanę znowu pisać, to będzie znaczyć, że jestem w więzieniu, w szpitalu, jestem chora lub coś mi się stało. Wtedy proszę was widzowie, szukajcie mnie. Dobrowolnie nie zniknę z social media. Proszę was, nie pozwólcie mojej córce się zmarnować w domu dziecka lub rodzinie zastępczej. Znajdźcie ją i pomóżcie jej, gdy mnie zabraknie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Tymczasem dzisiaj potrzebuję pomocy prawnej, informatycznej i każdego rodzaju wsparcia, choćby waszego uśmiechu. Mam nadzieję, że przyjdzie dzień, że wszystko będzie jak dawniej i znowu będę mogła pomagać moim widzom, wspierać was na duchu, a nie wy mnie. Jeśli ktoś chciałby mi wpłacić parę złotych na odkupienie sprzętu zabranego przez policję, pomoc prawną lub rozwój mojej firmy, podaję mój numer konta bankowego. Z góry bardzo dziękuję za każdą pomoc. Może serce wypełnia rozpacz? Chociaż na razie to co się stało do mnie nie dociera, odjebało jej totalnie, ale nie o to chodzi. Kochani, proponuję wszystkim zamiast robić Elce zasięgi na YouTube. Oglądajmy to na Discordach. Nie jest to normalne, że kobieta po wyjściu z dołka oznajmia, że stream będzie, mimo że ma nieoficjalny zakaz występów w internecie. A dziecko gdzieś w świecie. Z tego co wiemy, psychotrop będzie miał live u siebie i będzie cały czas komentować live, link do kanału będzie w opisie. Na serwerze Iskariotczycy będzie również restream Elki live. Więc zapraszamy wszyscy.